tym odcinku nie będzie typowo, bo topowa dycha dostała mnóstwo pytań na Q&A. Postanowiłem wybrać te najciekawsze i na nie odpowiedzieć. Zaczynamy! Użytkownik Chromen11 pyta, co cię skłoniło do nagrywania na YouTube? Chromenie, dawno, dawno temu, jakoś w 2007 wygrałem kamerę w konkursie. Chciałem ją sprzedać i kupić sobie konsolę, trafiłem jednak na inny konkurs, na krótkometrażowy horror. Nagraliśmy najgorszy film świata z kumplami, który dziś zniknął z internetu. Jednak tak mnie to wkręciło, że nagrywam do dziś. PJ Gaming pyta, jaki film, książkę i serial lubisz najbardziej? Książek będzie kilka, m.in. Żywoty sławnych mężów Plutarcha czy Hrabia Monte Cristo. Jeśli chodzi o filmy, to w czołówce będzie Wkraczając w pustkę Gaspara Noe, Obcy i Królestwo Niebieskie, ale tylko w wersji reżyserskiej. Eryk Burek pyta, jaki masz mikrofon? I nie tylko on o to pytał. Na samym początku nagrywałem na T-Bone SC300, a obecnie przerzuciłem się na wspaniałego Rode'a Broadcastera, którego widzicie o tutaj. Użytkownik Jasio Jasio pyta, jaki jest twój ulubiony superbohater? W samej czołówce będzie na pewno Spawn i Lobo, jednak mimo tego, że za mną jest ściana z Marvela, to na pierwszym miejscu jest jednak Batman. The Qmify pyta, skąd masz taki zajebisty głos? Wiele w nim akcentowania komputera i mikrofonu. Gdy spotkacie mnie na ulicy, najpewniej będę brzmiał w ten sposób. Użytkownik Tachu.pl pyta, jakie oceny miałeś mniej więcej? Mówiąc szczerze, nie najlepsze. Nie najgorsze? Też. Mimo tego, że w pierwszej liceum byłem na rozszerzonym matinfie, to koniec końców okazałem się humanistą i czasem musiałem się ratować z zagrożenia. TheInferno.pl pyta. Pytanie, jakie jest twoje podejście do tak dużej widowni? Nagrywanie w internecie ma to do siebie, że łatwo stracić poczucie skali. Szczerze mówiąc, w środku wciąż czuję się tak samo, jakbym nagrywał dla 5000 fanów, tylko wyświetleń jest zdecydowanie więcej. Necrospiro pyta, Q&A, co dokładnie myślisz o Bronis? Jeden z przyjemniejszych uczuć jest według mnie poczucie przynależności i fajne jest to, że Bronis w tym szaleństwie znaleźli własną grupę. Czasem co prawda niektórzy trochę przesadzają, albo bardzo przesadzają, ale koniec końców to na pewno lepsze niż na przykład ćpanie czy rozboje. Sonic Janek, pytanie, czy chciałbyś mieć topuś, PlayStation 4 czy Xbox One? Dawno, dawno temu dostałem na pierwszą komunię PS1, potem wymieniłem go na dwójkę i uzupełniłem PSP. PS3 nigdy nie miałem, ale trudno byłoby mi tu zerwać z przyzwyczajeniem. Mr. Kangu YouTube pyta, w jakim programie montujesz? Sam nauczyłeś się montażu, czy ukończyłeś studia? Więc najczęściej montuję w Adobe Premiere, ale wcześniej montowałem na Sony Vegasie. Kręcenia, montażu i efektów specjalnych nauczyłem się sam, wspierając się tutorialami i czasem książkami. W przypadku dychy często też wspieram się After Effectsem. Szymon Adameczek. Czy czytałeś choćby raz jakąkolwiek mangę? Więc z 7-8 lat temu jeszcze w liceum całkiem sporo. Dzisiaj czuję, że z tego wyrosłem i nie jestem już w stanie czytać nic nowego. Wciąż jednak bardzo lubię takie serie jak na przykład Helsing czy mój ukochany Berserk. Michał Gramy pyta, czy chodziłeś kiedyś do logopedy? Tak. W podstawówce nie mówiłem przez kilka lat R i zwalczeniu tego pomógł mi logopeda. Bardzo dobrze, bo dzisiaj byłbym totalnie nie do słuchania, jeśli jesteście w stanie mnie słuchać. Kamil Dorochowicz, Q&A pytanie. Czy wierzysz w duchy lub jakieś sytuacje paranormalne? Jeśli tak, opowiedz chociaż o jednej. Więc wiele razy słyszałem opowieści o różnych tajemniczych sytuacjach, które zdarzyły się na przykład moim znajomym. Sam raz widziałem jakieś dziwne światełka na niebie, które ktoś określiłby jako UFO. Co o tym sądzić? Pewnie był to balon meteorologiczny. Sky Off pyta, czy Illuminati kontrolują twój kanał? Zawsze, gdy chcę powiedzieć prawdę, oni cenzurują odcinki. Dlatego ostrzegam was, Nie. Illuminati nie mają wpływu na ten kanał. Funterek pyta, masz jakieś kontakty z kanałem All Time Tense? Tak, każdy odcinek dostaję bezpośrednio od nich w wersji bez napisów. Mogę jednak wybrać z bazy, co mi się podoba, a czasem specjalnie poszerzam odcinki. Midori Dudzińska pyta, jakie osoby w 2015 masz zamiar zaprosić do topowej dychy? Nie oczekujcie Baracka Obamy, ale goście będą się pojawiać i to w nowej, rozszerzonej formie odcinków Topowa Dycha Plus. Startuje już niedługo. Dominika Drost, co zrobisz, kiedy będziesz miał 1 milion widzów? Pewnie w końcu zdam sobie sprawę, że seplenie i to nie robota dla mnie.
Bezik z Q&A pytanie, czy planujesz może jakąś rozbudowę kanału? Wiem, że podobno chciałeś albo nadal chcesz prowadzić jakieś serie z gier. Ale czy będą jakieś inne serie, czyli filmiki odbiegające od tematu top 10 albo gier, na przykład vlogi? Nie chodzi o Q&A lub inne tego typu rzeczy. Topowa dycha zostanie topową dychą, ale właśnie ruszyłem z moim nowym kanałem Artur. Nie mylić z Artwarem. Będą na nim gry, vlogi, recenzje i nie tylko. Koniecznie sprawdźcie. Możecie kliknąć tutaj. Link macie także w opisie. Wiktoria Markiewicz Q&A. Zrobisz kiedyś odcinek o Five Nights at Freddy's? Wiele osób o to prosi. W grę jednak jeszcze nie grałem, więc nie mogę nic obiecać. Let's play wkrótce jednak na moim drugim kanale. Chora Krowa pyta, czy planujesz organizować jakieś spotkanie dla ciebie i twoich fanów? Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o takim zlocie. Jeśli podoba wam się pomysł, to może wkrótce na takim zlocie się zobaczymy. To by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania do topowej dychy, piszcie w komentarzach na dole. Może wam odpowiem również w komentarzach. I widzimy się już niedługo. Piona!